Jestem introligatorem, zajmuję się naprawianiem książek, sklejam je, te książki po prostu wracają czasami zniszczone trochę, trochę porozklejane i ja po prostu sprawiam, że nadają się znowu do użytku. Pierwsza praca taka poza pawilonem też, bo ja na pawilonie przez 2 lata wydawałem posiłki, na gdzie rozwoziłem posiłki. I każdy ma swoje 5 minut w życiu, no jeszcze nie miałem, także mam nadzieję, że nadchodzi. Oczekuję tego, co zrobiłem. Przeważnie na pewno książki, bo w sumie to jest moja praca. One wracają z wypożyczenia, czasami są trochę porozdzierane, porozklejały się trochę czasami, bo jak mam do czynienia z książką, która jest sklejona klejem, to mogę ją skleić z powrotem. No w sumie to jest to akurat, co ja tu robię. Czuję sens taki, że coś ze sobą robię, wiesz, nie siedzę. Jak się powiedziałem wcześniej, na celi mogę pokazać, że jestem normalny, że w kontakcie z ludźmi, wiesz, ktoś po takim czasie może uważać, że ja się nie nadaję do ludzi i tak dalej, wiesz, tutaj z całego więzienia przychodzą chłopaki wypożyczać te książki, wiesz, więc masz kontakt, pokazuje, że nie jesteś konfliktowy i tak dalej, bo nie masz zatargu z nikim, jest to dla mnie ważne, wiesz. O, to nie. I jeszcze nosimy może tamto taki. Bo chcesz? Czyli bardzo King i Lesbo. Mam kartę. Kurczę, no może nie moim jest największym wyjściem w wolność. No. To jest największy marzenie, wiesz, te wszystkie marzenia takie poza tym są. Bez tej jednej rzeczy są, wiesz, miałkie. Chciałbym poznać miłość swojego życia. Myślę, że poznam, bo kurczę, bardzo bym chciał. No. Zrobiłem komuś krzywdę, tak? Zrobiłem krzywdę obcej rodzinie. Zrobiłem krzywdę sobie, zrobiłem krzywdę moim rodzicom, mojemu otoczeniu. To jest chyba rzecz, której najbardziej żałuję. Zrobiłem straszną rzecz, za którą dostałem straszny wyrok. No i jest 20 lat dalej, tak? 20 lat dalej próbuję się odnaleźć, wiesz. Mam cały czas nadzieję na to, że wyjdę, wiesz, i że będę normalny. Że będę normalny, że pokażę wszystkim, że jak te lata mnie nie zmarnowały mnie, wiesz, a wręcz przeciwnie. Thank you.
Mm-hmm.